szatan. Kusi nas do grzechu, napawa lękiem. Ale to współczesny wymysł. W czasach starożytnych nie znano idei pojedynczego władcy zła. Jestem Kara Cooney, egiptolog. Przyglądam się różnym kulturom przez pryzmat starożytnego Egiptu. Im więcej podróżuję, tym więcej zauważam podobieństw. Odpowiedzi na to, kim jesteśmy, często leżą poza Egiptem. Starożytni Egipcjanie czcili skomplikowany panteon bogów, bogiń, a nawet sokoły, krokodyle i pawiany. Jednak nie mieli pojedynczego bóstwa miłości, wojny, dobra ani zła. Szatan, jakim znamy go obecnie, pojawił się niecałe 3000 lat temu, kiedy ludzie zaczęli czcić pojedynczego boga. Wcześniejsze religie, w tym religia staroegipska, opierały się na wierze w wiele bóstw. Bóstwa te mogły czynić zarówno dobro, jak i zło. Jednak współczesny diabeł wywodzi się właśnie z tych starożytnych religii. Nagada, położona na zachodnim brzegu Nilu, liczy 5000 lat. Tutaj starożytni Egipcjanie wznieśli świątynię Seta, przedstawianego z głową wyimaginowanego, mitycznego zwierzęcia. Set był bogiem pustyni, ciemności, burz i chaosu. Pozornie można go utożsamiać z szatanem. Mit Seta podkreśla to podobieństwo. Set był zazdrosny o swojego brata Ozyrysa, dlatego zamordował go i porąbał jego ciało. Pomimo tej zbrodni, Egipcjanie wierzyli, że jest bóstwem skłonnym do przemocy, ale nie złym. Lękano się go, ale oddawano mu cześć. Starożytni Egipcjanie budowali mu świątynie. Dziś pozostały z nich ruiny. Set był jednym z najpotężniejszych bóstw egipskich. Do jego świątyni przybywano z daleka. Dziś składanie ofiar Setowi wydaje się dziwne. Kto by budował katedrę szatanowi? Jednak w starożytnym Egipcie wyobrażenie o bogach było inne niż obecnie. Set nie był szatanem. Miał pozytywne cechy, siłę i płodność. Jako bóg wojny mógł chronić Egipcjan przed inwazjami. Zgodnie z religią staroegipską, każde bóstwo było zdolne do zła. Jedyną nadzieją było zjednanie sobie bóstw. Dwadzieścia pięć kilometrów od Nagady znajduje się jedna z najsłynniejszych świątyń na świecie – Karnak. Poświęcona była wielu bogom. Wyznawcy przybywali tu, by zjednać sobie ich przychylność. Ta część świątyni poświęcona była bogini Mut. To z kolei Sekhmet, bogini lwica. Jej imię oznacza potężna. Mut miała dwa oblicza.
spokojne, opiekuńcze oraz okrutne i niszczycielskie. Czasami karała śmiertelników bez powodu. Jednak wszystkie egipskie bóstwa można było oszukać lub przebłagać. Wystarczyły odpowiednie ofiary i modlitwy. Ta kolumna stanowiła część świątyni, którą egipski władca zbudował, by zdobyć przychylność Mut. Hieroglify zdradzają, czym Egipcjanie karmili Mut, by powstrzymać jej niszczycielskie zapędy. To hieroglif symbolizujący piwo. Należało nim poić boginię, aby zachowywała matczyny spokój. Wierzono, że jeśli nie otrzyma piwa, będzie wyrządzać ludziom krzywdę. Nawet okrutne i mściwe bóstwa jak Mut i Set nie były uznawane za demoniczne. Egipcjanie wierzyli, że dobro i zło są dwiema stronami tego samego medalu. Nie czuli potrzeby wybierania między nimi. Do współczesnego wyobrażenia szatana zadziwiająco podobny jest Bóg z innej starożytnej religii. Grecki Pan. Oddawano mu cześć między innymi w okolicy Banii. W IV wieku przed naszą erą kultura grecka dotarła do tego zakątka Galilei. Wierzono, że w tym zagajniku, w jaskini przy wodospadzie, mieszka Pan. Pana utożsamiano z przyrodą, muzyką i płodnością. Doktor Mordechaj Awiam jest ekspertem, jeśli chodzi o to stanowisko archeologiczne. Kiedy okoliczni mieszkańcy przejęli wiarę w greckie bóstwa, utożsamiali je z konkretnymi miejscami. Pan był bogiem przyrody, wody i jaskiń. Nic dziwnego, że poświęcono mu to właśnie miejsce. Pan był rogaty, miał kozie nogi i kopyta. Podobnie jak bogom egipskim, przypisywano mu skomplikowaną osobowość. Niekiedy był radosny, a czasami podstępny. Kusił ludzi do pijaństwa i rozpusty. Później cechy te przypisano szatanowi. Pan jest bogiem zamętu? Od jego imienia powstało słowo panika. Kiedy z zarośli wyskakiwał pół człowiek, pół kozioł, mówiło się, że ludzie ulegali panice. Z drugiej strony przedstawiano pana, jak tańczy z dziewczętami. Lubił zabawy. Zanim grecka religia dotarła do Banii, przez tysiące lat czczono tu podobne bóstwo, a okoliczni mieszkańcy przybywali do tego źródła pić, tańczyć i swawolić. W 19 roku przed naszą erą Herod Wielki, król Judei z łaski Rzymu, zbudował tu marmurową świątynię Pana, tworząc oficjalne miejsce kultu. Świątynia odcięła dostęp do jaskini, dlatego bóstwu poświęcono nową jaskinię. Wyznawcy Pana wierzyli, że cześć należy mu oddawać na łonie przyrody. Pan jest w połowie zwierzęciem. Zgadza się. Dla egiptologa półzwierzęcy bogowie to chleb powszedni. W panteonie greckim było inaczej. Większość bogów miała postać pięknych ludzi.
Ludzie czcili Pana, bo był Bogiem pijaństwa, orgii i zwierzęcego braku zahamowań. Ludzie Go uwielbiali. Pana czczono tu aż do najazdu muzułmańskiego w VII stuleciu. Z uwagi na rogi i niemoralne zachowanie, grecki bóg Pan przypominał współczesnego szatana. Jednak nie uważano go za złe bóstwo. Pojęcie czystego zła pojawiło się znacznie później. Odległa o 30 km od wybrzeża Indii Sri Lanka jest tyglem religii, w których istnieje wielu okrutnych bogów. Główną religią wyspy jest buddyzm. Na drugim miejscu znajduje się hinduizm. Hinduizm to chyba najstarsza religia wyznawana do dziś. Jest równie wiekowa jak religia staroegipska, a jej panteon obejmuje wiele bóstw. Bóstwa te były zdolne do zła. Bogini Kali jest utożsamiana z siłą i przemocą. Przedstawiana była z zakrwawionym ostrzem w ręku i naszyjnikiem z ludzkich głów. Towarzyszy jej zwykle Shiva, bóg stworzenia i zniszczenia. Oba bóstwa mają przerażające aspekty, ale Hindusi nie uważają ich za złe. Świątynia Muneswaram w mieście Chila jest jedną z najstarszych na wyspie. Przybyłam tu spotkać się z kapłanem S. Srinivasą Sarmą. Hinduski panteon jest bardzo liczny. Bóstwa opiekują się wszystkim, od edukacji po bogactwo. Czy istnieje bóg wojny? To Shiva. Które bóstwo jest najpotężniejsze? Kali. Karze ludzi za złe uczynki. Zatem istnieją bóstwa, które karzą ludzi. Jednak w hinduizmie nie ma diabła. Skąd bierze się zło? Według hinduizmu to ludzie czynią zło. Ale Boga zła nie ma? Nie. I nie ma diabła? Nie. Brak szatana jest cechą wspólną wszystkich religii politeistycznych. Hinduskie bóstwa, podobnie jak starogreckie i staroegipskie, są nadprzyrodzonymi odzwierciedleniami ludzkiej natury. W panteonach religii politeistycznych brak bóstw na wskroś złych. Są one skomplikowanymi, wielowymiarowymi postaciami. Mogą być dobre i szczodre, ale również siać zniszczenie. Bóstwa takie jak Kali i Shiva niszczą, by oczyścić ludziom drogę do wiedzy i szczęścia. Pomimo swych mrocznych aspektów, są przyjazne. Zło pochodzi od ludzi, nie istot nadprzyrodzonych. Jednak hinduizm nie jest jedyną religią Sri Lanki. Wielu jej mieszkańców wciąż wierzy w duchy starsze od hinduskiego panteonu. Niektóre z nich są zadziwiająco podobne do współczesnego diabła. Profesor Tissa Karyawasam zaprosił mnie na rytuał uzdrawiający, zwany tańcem diabła. Zostałam spryskana wodą święconą. To mnie oczyściło? Zgadza się. Najwcześniejsze wzmianki o tym rytuale pochodzą z roku 2500 przed naszą erą. Mieszkańcy Sri Lanki wierzą, że duchy istnieją i mogą wywoływać choroby. Taniec ma za zadanie wypędzić je z chorego. W
tym wypadku z chorej na cukrzycę kobiety. To jedna z najbardziej szanowanych grup egzorcystów na wyspie. Rytuał przyzywa najpierw dobre duchy. To dla duchów. Czyli najpierw zaprosiliśmy duchy opiekuńcze. Potem zaprosimy demony. Ogień przyciąga i obłaskawia demony. Rytuał przypomina ceremonię odprawianą na cześć egipskiej bogini Mut. Tancerze zwrócili uwagę demonów. Teraz spróbują je egzorcyzmować. Płomień symbolizuje chorobę. Zabierając go, oczyszcza się ciało chorego. Taniec diabła być może podnosi tylko chorego na duchu, ale jest ważną ceremonią dla wielu mieszkańców Sri Lanki. Tutejsze duchy, podobnie jak pan, mają pewne cechy wspólne z szatanem. Jednak, by znaleźć ucieleśnienie zła, musimy przyjrzeć się religiom, które wyznają jednego Boga, uznawanego za symbol wszystkiego, co dobre. Jerozolima jest świętym miastem trzech największych religii świata. Oto licząca sobie 2,5 tysiąca lat Ściana Płaczu, jedyna pozostałość drugiej świątyni jerozolimskiej. Kiedyś zawierała święte pisma pierwszej religii wyznającej jednego Boga, judaizmu. Żydzi przychodzą tu opłakiwać zniszczenie świątyni przez Rzymian w roku 70 naszej ery. To również miejsce nadziei. Wierni spisują modlitwy na karteczkach papieru i umieszczają je w szparach muru. Codziennie przybywają tu tysiące wiernych. To miejsce modlitwy, skruchy i obietnic składanych jedynemu Bogu. Dziś judaizm jest jedną z najważniejszych religii świata, jednak 3,5 tysiąca lat temu był w powijakach. Zmienił całkowicie sposób patrzenia na bogów. I jako pierwszy nauczał o wcieleniu zła. To Bir Sheva na skraju pustyni Negev w południowym Izraelu. 1000 lat przed naszą erą mieszkańcy tego rejonu czcili wielu bogów. Jednym z nich był El, stwórca, oraz Baal, bóg burzy. Baal był potężnym bóstwem, jednym z wielu czczonych na Bliskim Wschodzie. Około roku 800 przed naszą erą tutejsze ludy zaczęły wyznawać pojedynczego Boga, którego zwały Jahwe. Jego pierwsze przykazanie brzmiało: nie będziesz miał innych bogów przede mną. Po raz pierwszy w historii ludzkość uznała, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, a reszta musi zostać zapomniana. Monoteizm zmienił poglądy religijne. Kiedyś było w nich miejsce na wielu bogów.
Jednak judaizm ogłosił, że inne religie są błędne, a co więcej, złe. Według Starego Testamentu Ezekiasz, król Judy, wprowadził w VIII wieku przed naszą erą wiele reform religijnych. Nakazał zniszczenie wszystkich świątyń poświęconych innym bogom. Jedną z nich była Bierszewa. Archeolodzy uważają, że świątynia stała tutaj. Ołtarz, który tu znaleziono, stał kiedyś w głównej sali. Dziś pozostała po niej tylko dziura w ziemi. Co ciekawe, wielu tych zakazanych bogów jest podobnych do szatana, jak Pan i Set. Baal i El byli postrzegani jako rogate ucieleśnienia męskiej płodności. Starożytni wyznawcy Jahwe nie utożsamiali ich ze złem. Ale to miało się zmienić. Zmiany nie ograniczały się wyłącznie do jednej krainy czy kultury. ...120 kilometrów na południe od Luksoru leży Edfu, jedna z najlepiej zachowanych świątyń w Egipcie. Od VII wieku przed naszą erą Egipt był regularnie najeżdżany. Krwawe inwazje odmieniły światopogląd Egipcjan. W III wieku przed naszą erą, kiedy powstawała ta świątynia, inaczej już postrzegali zło. W okresie nieustannej wojny Egipcjanie, podobnie jak Izraelici, przestali postrzegać świat w odcieniach szarości. Pojawiła się mentalność my albo oni. Tak zakorzeniła się idea ucieleśnionego zła. Świątynia Edfu była poświęcona Horusowi, bratankowi Seta. Seta czczono od ponad 2000 lat. Teraz po raz pierwszy Egipcjanie utożsamili jego chaotyczną naturę ze złem. Set musiał zostać symbolicznie zniszczony i ukazano to na ścianach świątyni. Tutaj widzimy, jak Horus pokonuje swojego złego wuja, Seta. Warto zwrócić uwagę, że Horus jest olbrzymi, a Set przedstawiony jako hipopotam, malutki. Egipcjanie zaczęli się go bać i poumniejszali go. Horus, symbol sprawiedliwości i prawdy, jest nadludzkich rozmiarów. Tutaj widzimy stojącego Seta. Jest przebity włócznią, ale nadal żyje. Motyw zabijania Seta został powtórzony na ścianach świątyni wielokrotnie. Prowadzi do ostatecznego starcia. Set leży na plecach z nogami w górze, a Horus przebija mu serce włócznią. To coś nowego. Setowi oddawano kiedyś cześć. Teraz zaczyna być utożsamiany ze złem, które trzeba zniszczyć. Kultury upraszczały swoje pojęcie dobra i zła. Izraelici ogłosili wiarę w jednego prawdziwego Boga, który nie czynił zła. Logiczne wydawało się więc istnienie przeciwnej siły. Bóstwa, które było na wskroś złe. Wkrótce miał się narodzić diabeł. To Koloseum, najsłynniejszy budynek Cesarstwa Rzymskiego. To tutaj Rzymianie oglądali walki gladiatorów. Na piasku areny umierali ludzie i zwierzęta z całego basenu Morza Śródziemnego. To tutaj, w samym sercu imperium, pojawiła się nieznana dotąd koncepcja zła i mroku. Rzymu strzegły tysiące żołnierzy stacjonujących poza murami miasta. W pobliżu obozów wojskowych archeolodzy odkryli podziemne komory poświęcone perskiemu bogu Mitrze.
Były to miejsca tajemnego kultu, który rozpowszechnił się wśród legionistów służących na wschodnich rubieżach. Na terenie cesarstwa odkryto 30 świątyń Mitry. So this is the Mitraeum. It's great. Benedetta Bessi wykłada na Uniwersytecie Johna Cabota w Rzymie i bada kult Mitry. To był zamknięty kult. Wstęp mieli tylko wtajemniczeni. Ich świątynie były tajne. Czemu był tak popularny? W Persji Mitra był bogiem, którego utożsamiano z lojalnością i nadzieją. To jedna z przyczyn, dla której jego kult przyciągał żołnierzy. Lojalność jest podstawą ideologii wojskowej. Podobnie jak Jahwe, Mitra reprezentował wszystko, co dobre. Nic dziwnego, że miał swoje złe przeciwieństwo. O kulcie Mitry wiemy niewiele, ale historycy zgodni są, że najważniejszym czynem tego boga było zgładzenie byka w pewnej jaskini. To tłumaczy, dlaczego świątynie Mitry przypominały jaskinie i dlaczego podczas ceremonii zabijano ofiarnego byka. Zatem żołnierze wyznający ten kult próbowali zniszczyć zło, a symbolem tego było zgładzenie byka. Tak. Ołtarz mieścił się tutaj? Zgadza się. Tu składano ofiary. Nie wiemy, czy naprawdę sprowadzano tu byka, czy ofiara składana była symbolicznie. Zabijali kurczaka? Mogli pić wino. Symbol krwi. To brzmi dosyć znajomo. Podobieństw jest znacznie więcej. Kult Mitry przypominał chrześcijaństwo. Zdecydowanie tak. Jezus odmienił cały świat. Podobną zasługę przypisywano Mitrze. Mitra, podobnie jak Jezus, pokonał zło. W obu religiach istniało wyraźne rozróżnienie dobra i zła. W II wieku naszej ery, kiedy powstała ta świątynia, chrześcijaństwo było skromnym kultem, nieakceptowanym przez Rzymian. Wyznawcy Mitry, podobnie jak chrześcijanie, wierzyli, że dobro i zło są siłami przeciwnymi. Podobieństwo między kultem Mitry a chrześcijaństwem sięga głębiej niż wspólna ideologia. San Stefano Rotondo to jeden z najwcześniejszych kościołów chrześcijańskich w Rzymie. Zbudowano go na świątyni Mitry. Dlaczego kościół zbudowano na miejscu kultu Mitry? Chrześcijanie chcieli zaznaczyć, że ich religia jest silniejsza. Jednocześnie próbowali przejąć część prestiżu, jakim cieszył się starszy kult. Kult Mitry odszedł w zapomnienie. Chrześcijaństwo rozkwitło. Czemu tak się szerzyło? Chrześcijaństwo nie nakładało ograniczeń socjalnych ani ekonomicznych. Przyjmowało wyznawców nawet z najniższych warstw społecznych. W przeciwieństwie do elitarnego kultu Mitry, chrześcijaństwo było dostępne dla każdego. Między II a III wiekiem rozprzestrzeniło się po całym basenie Morza Śródziemnego. Pojawił się wyraźny podział na wiernych i niewiernych, nas oraz ich. Było to echem zmian, które dotknęły wczesny judaizm.
Chrześcijanie również wierzyli w jednego Boga. Obcy, którzy nie uznawali doktryny chrześcijańskiej, byli uznawani za heretyków i utożsamiani ze złem. Wcześni chrześcijanie, podobnie jak wcześniej Żydzi, utożsamiali innowierców z politeizmem. W ciągu kolejnych 4 stuleci zakazane bóstwa zostały połączone w jedną złowrogą istotę – szatana. Nikt nie wie dokładnie, kiedy pojawiły się pierwsze wizerunki diabła. Jego cechy charakteru i anatomii zapożyczono od wielu wcześniejszych bóstw. Kopyta pochodziły od greckiego boga Pana. Rogi od Pana i boga burzy Baala. Trójząb od rzymskiego boga Neptuna. A rozwidlony ogon od egipskiego boga Seta. Tak powstało współczesne ucieleśnienie zła – szatan. Starożytne miasto Efes położone jest na zachodnim wybrzeżu współczesnej Turcji. Nawet dziś można sobie wyobrazić, jak kiedyś tętniło życiem. Przetrwały marmurowe świątynie, amfiteatry, rozległe targowiska, a nawet biblioteka. Efes był kolonią grecką. W pierwszym wieku przed naszą erą przeszedł pod panowanie rzymskie. Był to jeden z największych portów Morza Śródziemnego. Tutaj, 150 lat później, apostoł Paweł wykładał nauki Chrystusa. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w pierwszym wieku naszej ery. W Efezie żyją bogaci i biedacy, niewolnicy i kupcy. Mieszkańcy czczą wiele różnych bóstw. Święty Paweł naucza, że aby przyjąć wiarę Jezusa, trzeba się wyprzeć innych. Przekonuje, że religie politeistyczne są dziełem szatana. Archeolog Helmut Schweiger od wielu lat prowadzi wykopaliska w Efezie. Do czego służył ten amfiteatr? Tutaj mogli przemawiać ważni obywatele miasta. Ale nie tutaj wykładano nauki Jezusa. W tej epoce zdecydowanie nie. Czy święty Paweł oglądał tu sztuki teatralne? Z pewnością. To było bardzo uczęszczane miejsce. Bogaci i wpływowi obywatele siedzieli niżej. Paweł nauczał biednych. Pewnie siedział wysoko. Zespół Helmuta prowadzi wykopaliska tuż przed wejściem do amfiteatru. Tutaj obywatele wyrzucali śmieci po występie. Przez ten łuk mógł przechodzić sam święty Paweł. Ilu ludzi mieszkało tu za czasów Pawła? W okresie największego rozkwitu miasto miało 300 tysięcy mieszkańców. Idealne miejsce, by prawić kazania. Święty Paweł nauczał, że wyznawcy Jezusa muszą porzucić wszystkie inne kulty. Nauki Pawła skupiały się na kluczowym elemencie religii zbawienia – doczesnej, szatańskiej pokusie. Po raz pierwszy w historii pojawiła się idea, że zła istota kusi ludzi. Szatan poddawał wiarę próbie. Ludzie postrzegali swoją egzystencję jako test. Musieli wybrać pomiędzy diabłem a Bogiem. Wierzyli, że jeśli uda im się nie skalać duszy, po śmierci odnajdą miłość i doskonałość. Chrześcijanie byli coraz liczniejsi. Ale dopiero 200 lat później cesarze rzymscy dostrzegli polityczną przydatność doktryny dobra i zła. Zaakceptowali też ideę diabła.
i chrześcijaństwo rozwinęło skrzydła. Stolica cesarstwa leżała 1300 km od Efezu. To właśnie w Rzymie nowa religia i cesarstwo zawiązały przymierze, które miało odmienić świat. W pierwszym wieku przed naszą erą Rzymianie zbudowali największą wtedy kopułę na świecie. Panteon był z początku świątynią politeistyczną, poświęconą wszystkim bóstwom. Setki lat później, w roku 609, przekształcono ją w kościół chrześcijański. Wciąż znaleźć tu można ślady starożytnych religii rzymskich. Spotkał się tu ze mną Alessandro Celani, znawca wczesnego chrześcijaństwa. Zatem ta świątynia poświęcona była wielu bóstwom. To pierwsza pogańska świątynia przekształcona w kościół. Pokaże mi pan ślady przebudowy świątyni? Na przykład ta statua Dziewicy Maryi i Dzieciątka Jezus. Była ona kiedyś posągiem rzymskiej bogini. Przerobiono ten posąg. Co robili chrześcijanie, by wyplenić pogańskie religie ze swoich miast? Pierwszym krokiem było ogłoszenie chrześcijaństwa oficjalną religią cesarstwa rzymskiego. Biskupi i papież wysyłali mnichów i wiernych, by nawracali ludzi na prowincji. Innowierców straszono, że ich bóstwa są sługami szatana? Oczywiście. W okresie wczesnego chrześcijaństwa debaty o prawdziwym Bogu i fałszywych demonach były na porządku dziennym. Chrześcijanie narzucali poganom własny punkt widzenia. Dlaczego chrześcijaństwo odniosło taki sukces? Istniało ogromne zapotrzebowanie na religię, która udzieli prostym ludziom prostych odpowiedzi na temat życia pozagrobowego i zmartwychwstania. Chrześcijaństwo upraszczało problem. Istniały tylko dwie ścieżki, Boża i diabelska. Było się albo chrześcijaninem, albo kimś złym. W IV wieku połączone siły chrześcijaństwa i cesarstwa rzymskiego nawróciły prawie cały basen Morza Śródziemnego. Było się albo z nimi, albo przeciwko nim. Człowiek mógł być obywatelem cesarstwa i wiernym wyznawcą, albo sługusem diabła. Oto meczet sułtana Ahmeda, zwany Błękitnym. Zbudowano go w latach 1609-1616 w Istambule, stolicy Cesarstwa Osmańskiego. Nazwa meczetu wzięła się nie od jego kopuł, a od 20 tysięcy błękitnych płytek, które zdobią jego wnętrze. Spotkałam się tu z ekspertem koranicznym, Mahmutem Ajem. Jestem katoliczką. W naszej religii personifikacją zła jest diabeł. Czy w islamie jest tak samo? W tej kwestii Biblia i Koran są zgodne. Obie religie uznają szatana za wcielenie zła i kusiciela. Szatan jest wrogiem. Istotą, która wodzi na pokuszenie.
Jednak w islamie szatan nie jest wrogiem Boga, a ludzkości. Bóg jest zbyt potężny, by miał wrogów. W Koranie szatan nie jest wężem. Odwiedza Adama i Ewę i szepcze im do ucha, nakłaniając do spróbowania owocu z zakazanego drzewa. Koran zawiera opowieść o Adamie i Ewie? Tak. I pojawia się tam szatan? Tak, ale istnieją pewne różnice. W Biblii wąż skłania Ewę, by kusiła Adama. W Starym Testamencie to kobiety były kusicielkami. W Koranie szatan kusi oboje jednocześnie. Jak muzułmanie walczą ze złem? Poprzez dżihad, ale nie w znaczeniu, które przypisują mu zachodnie media. Dżihad oznacza dosłownie walkę z całych sił w celu spodobania się Bogu. Istnieje powiedzenie, że najlepszym dżihadem jest ten stoczony przeciwko własnemu pożądaniu. Szatan stale poddaje nas próbie. Każdy człowiek słyszy podszepty anioła i diabła. Anioł kieruje go na słuszną ścieżkę. Szatan próbuje go z niej sprowadzić. Chrześcijanie też wierzą, że na jednym ramieniu mają anioła, a na drugim diabła. Anioł jest po prawej stronie, a diabeł po lewej. U nas jest dokładnie tak samo. Islam, chrześcijaństwo i judaizm głoszą zasadę my kontra oni. Stworzyło to nowe problemy. Chrześcijanie uważali, że Żydzi są źli, bo nie uznają Mesjasza. Muzułmanie wykleli chrześcijan, bo w ich rozumieniu czcili więcej niż jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te religie z założenia nie mogły tolerować innych systemów wartości. Wszystkie trzy monoteistyczne wiary przyjęły ideę szatana, który poddawał próbie i karał tych, którzy zboczyli ze ścieżki wiary. Trzy tysiące lat temu nikt nie słyszał o szatanie. Jednak później starożytne bóstwa przemocy i żądzy cielesnych połączyły się w jedną złą potęgę, która mogła zawładnąć ludzkimi sercami, duszami i umysłami. Wersja polska, Masterfilm. Tekst Tomasz Kutner. Czytała Renata Dobrowolska-Kryczek. Nowe religie monoteistyczne zachęcały do postrzegania świata w kategoriach bieli i czerni, dobra i zła. Tak narodził się szatan.